polskiego, wiem, jak głęboki jest w was nasz polski patriotyzm. Idziecie drogą naszych wielkich bohaterów. Obecnie w Wojskach Obrony Terytorialnej służy ponad 13 tysięcy żołnierzy. Większość to ochotnicy. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Dowództwo Nowego Rodzaju Wojsk szacuje, że do końca roku formacja będzie liczyła 17 tysięcy żołnierzy. A w Warszawie uczczono 79. rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Główne uroczystości z udziałem przedstawicieli parlamentu, władz państwowych, samorządowych i kombatantów odbyły się przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej. Jak mówił szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, takie struktury państwa polskiego w okupowanej Europie były fenomenem. Polskie Państwo Podziemne z własną armią, z własnym wymiarem sprawiedliwości, z własnym systemem nauczania, własną opieką społeczną było odpowiedzią na powołanie Józefa Piłsudskiego. Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo. Leszek Żukowski, prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, podkreślał, że państwo podziemne pomagało Polakom przetrwać lata okupacji. Tak jak są normalne resorty, to tak działało państwo podziemne. Porządku mieliśmy za granicą, ale ten zespół, który działał tutaj w zgodzie, współpracował z rządem we Francji i w Anglii. Podczas uroczystości odmówiono modlitwę ekumeniczną. Odczytano też uroczysty apel pamięci. Na koniec przy pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej delegacje złożyły wieńce. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Poświadczenie nieprawdy w dokumentacji zarzuca Prokuratura Krajowa, dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Miasta Stołecznego Warszawy. Według prokuratury Ewa G. miała podpisać ze wsteczną datą zgodę na zorganizowanie meczu otwarcia Mistrzostw Świata w piłce siatkowej mężczyzn Polska 2014, powiedziała rzeczniczka Prokuratury Krajowej Ewa Bialik. Pozwalający Polskiemu Związkowi Piłki Siatkowej na przeprowadzenie sportowej imprezy masowej. Zaczęto grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Prokuratura bada okoliczności wydania pozwolenia na organizację meczu 30 czerwca 2014 roku. Podejrzewa, że pozytywna decyzja Stołecznej Straży Pożarnej była uzależniona od wpłaty ponad 19 tysięcy złotych. Korzyść ta miała być wystręczona w zamian za wydanie pozytywnej decyzji dotyczącej działania systemów przeciwpożarowych na terenie narodowym w Warszawie. W 2014 roku przed organizacją tej imprezy. Prokuratura zarzuca, że dyrektor Stołecznego Biura Bezpieczeństwa podpisała dokumenty zezwalające na mecz otwarcia 25 sierpnia, ale ze wsteczną datą 22 sierpnia. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Sąd Okręgowy w Łodzi podtrzymał wyrok w procesie apelacyjnym prezydent miasta Hanny Zdanowskiej i jej partnera. W marcu w pierwszej instancji sąd uznał Zdanowską za winną poświadczenia nieprawdy, co pozwoliło jej partnerowi dostać 200 tysięcy złotych kredytu. Sprawa dotyczy wydarzeń sprzed 10 lat. Wtedy Zdanowska, wówczas jeszcze jako posłanka, miała złożyć w banku dokumenty, z których wynikało, że dostała od swojego partnera 50 tysięcy złotych. Bank uznał to za wkład własny i przyznał Włodzimierzowi G. kredyt hipoteczny. Sąd pierwszej instancji skazał prezydent Łodzi na karę 20 tysięcy, a jej partnera 25 tysięcy złotych i ten wyrok został podtrzymany. Sąd nie dał wiary, że wkładem własnym były nakłady na remont mieszkania, które poczynił partner Hanny Zdanowskiej. Oskarżeni świadomie złożyli nieprawdziwe dokumenty, uzasadniała wyrok sędzia Anna Małecka. Hanna Zdanowska wiedziała, że Włodzimierz ubiega się o kredyt w celu uzyskania środków na zakup mieszkania. Znała treść jego oświadczeń, złożyła podpisy pod odwidowaniem i umową przedstępną. Trzykrotnie złożyła oświadczenie o otrzymaniu kwoty 50 tysięcy złotych, w tym przed notariuszem. Oskarżona widziała, że przedmiotowe dokumenty zostaną przedłożone w banku. Podczas zawierania umowy sprzedaży przed notariuszem też umowa o kredyt była okazywana. Z tej okoliczności płynie logiczny wniosek, że Hanna Zdanowska znała warunki udzielenia kredytu. Sąd podkreślił, że samo złożenie nieprawdziwych dokumentów jest ścigane prawem. Nie ma znaczenia, czy rzeczywiście wpłynęły one na decyzję o przyznaniu kredytu. Wyrok jest prawomocny. Hanna Zdanowska zapowiada, że złoży skargę kasacyjną. Nie wyklucza też odwołania się do Trybunału Sprawiedliwości. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Wszystkie uczelnie w Polsce będą mogły bezpłatnie korzystać z systemu antyplagiatowego, który powstał na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Plagiat to obecnie duży problem, podkreślał wicepremier minister nauki i oświaty. Ministerstwo opracowało, a właściwie Instytut Badawczy opracował system antyplagiatowy.
powiedział, że spotka się z przedstawicielami wszystkich uczelni i przedstawi szczegóły dotyczące wzrostu zarobków wszystkich pracowników uczelni. Podwyżki będą obowiązywać od stycznia 2019 roku. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Rozpatrujemy się. Prokuratorski archiwum X zostało powołane w Małopolskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu Spraw Przestępczości Zorganizowanej. Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro powiedział, że z jego inspiracji stosowne zarządzenie w sprawie tzw. archiwum X wydał w ubiegłym tygodniu prokurator krajowy Bogdan Święczkowski. Ma ono służyć właśnie zajmowaniu się najtrudniejszymi sprawami związanymi przede wszystkim z zabójstwami przed lat, które jest ekstremalnie trudno wyjaśniać, bo no, często wyzwanie do prokuratury jest zabójstwo, które miało miejsce dopiero co sprawca działał profesjonalnie, zacierając do wody, a co dopiero jeżeli od tego zdarzenia były lata, a materiały nie zostały na miejscu właściwie zabezpieczone. Archiwa X działały dotąd wyłącznie przy policyjnych komendach wojewódzkich. Zajmują się rozwikływaniem zbrodni w śledztwach, które zostały przed laty umorzone. Pierwszy taki zespół powstał w 1999 roku w Krakowie. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Po raz 24 odbyła się sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży. Hasło tegorocznych obrad to posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej. Młodzi parlamentarzyści przyjęli uchwałę, że dzień 26 stycznia był świętem posłów II Rzeczypospolitej. W dokumencie podkreślono też znaczenie spuścizny posłów pierwszego Sejmu Niepodległej Polski. Młodzież dyskutowała z podobnym zaangażowaniem jak dorośli posłowie. Były też pytania dotyczące współczesności. Czy w XXI wieku nie możemy debatować nad rzeczami, którymi zajmujemy się w obecnych czasach? Czy nie możemy rozmawiać o zmianach klimatycznych, o problemach edukacji? Czy nie możemy poruszać tematy związane z globalizacją? Szanujmy historię. Czerpmy z niej ile się da, ale dyskusję nad nią zostawmy historykom. Historia i tradycja powinny być dla młodego pokolenia bardzo ważne, bo to one kształtują przyszłe rozumowanie, postrzeganie świata i funkcjonowanie społeczeństw obywatelskich. Ostatnie 100 lat przyniosło Polsce rozgłos na całym świecie dzięki bohaterom i wielkim postaciom takim jak Ignacy Jan Paderewski, Józef Piłsudski, Święty Jan Paweł II czy Lech Wałęsa. Ważne jest, abyśmy zgodnie z uchwałą popularyzowali wiedzę na temat zasłużonych dla naszego kraju patriotów. Teraz piękną rocznicę stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Musimy zadać sobie pytanie. 100 lat, co dalej? Dlaczego 70% z nas planuje emigrację z Polski? Ponieważ nie ma w tym kraju dla nas praktycznie żadnych możliwości. 24. sesję Sejmu Dzieci i Młodzieży zorganizowali Kancelaria Sejmu, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Instytut Pamięci Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji. Pierwotnie młodzi parlamentarzyści mieli obradować 1 czerwca w Międzynarodowym Dniu Dziecka. Powodem przeniesienia posiedzenia był sejmowy protest osób niepełnosprawnych, ich rodziców i opiekunów. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. W Warszawie wręczono lodołamacze do nagrody dla osób, firm lub instytucji, które przełamują uprzedzenia związane z osobami niepełnosprawnymi lub tworzą sprzyjające warunki pracy dla takich osób. W konkursie lodołamacze w tym roku wyróżnione zostało 20 osób Unii Europejskiej w sprawie polskich reform fundacji, które na co dzień pracują z niepełnosprawnymi, ale też mniejsze i większe firmy, które rozmowa z profesorem Karolem Kerskim, specjalistą od korporacji narodowego, przez instytucje publiczne, aż po na przykład warsztat samochodowy. Najważniejszą nagrodę, czyli statuetkę Super Lodołamacz, zdobyła w tym roku agencja Butterfly, która zrzesza modeli i modelki z niepełnosprawnościami. Jedna z twórczyni agencji, Katarzyna Wojtaszek, mówiła, że już niedługo widok modelki na wózku nie będzie. Cieszymy się, że motylki integracji podróżują po całym świecie. Jan Zając, jeden z organizatorów konkursu, uważa, że odkąd po raz pierwszy wręczono statuetki lodołamacze, w Polsce wiele zmieniło się na korzyść, jeśli chodzi o dostępność przestrzeni publicznej dla osób niepełnosprawnych. Uważa on jednak, że konkurs ten nadal jest potrzebny. Mamy bardzo dużą armię ludzi niepełnosprawnych, którzy nie są aktywni zawodowo. Lodołamacze wręczono po raz 13. Grona naszych ofiarodawców należą m.in. składający dary serca, przyprawy Polskiego Radia 24. Czas na informacje z zagranicy. Po tym, jak rokowania z Brukselą w sprawie Brexitu znalazły się w impasie, premier Theresa May ma coraz więcej problemów. Już nie tylko opozycja grozi, że nie poprze Brexitu, jeśli będzie zbyt miękki, ale buntuje się także grupa ministrów jej gabinetu. Dziennik Times pisze, że sprzeciwiają się wariantowi braku porozumienia z Unią, a takiego scenariusza według premier rząd nie poprze.
powinien wykluczać, jeśli dogadanie się w sprawie niemieckiego Brexitu zakończy się fiaskiem. Helena Leśniak, Władysława Luśnia. Brak umowy jest lepszy niż zła umowa. Ale szereg jej ministrów ma inne zdanie na czele z ministrem do spraw Brexitu Dominikiem Rabem. Times pisze, że pośród buntowników są też szef MSZ Jeremy Hunt, minister spraw wewnętrznych Sally Stawicz, a także Michael Gove. Podczas kampanii referendalnej czołowa postać obozu eurosceptycznego. Buntownicy mają plan B. Przekonują, że jeżeli forsowany przez Theresa May miękki Brexit nie zostanie przyjęty, Londyn powinien proponować Unii umowę podobną do tej, jaką wspólnota ma już z Kanadą. To tak zwana CETA. Usuwa większość ceł na produkty, nie wymaga od Brytyjczyków wkładu do unijnego budżetu, ani też otwarcia granic dla imigrantów, ale w ograniczonym zakresie liberalizuje rynek usług. Usługi, które w brytyjskiej gospodarce dominują. Theresa May wykluczyła wcześniej ten scenariusz. By uniknąć twardej granicy między Republiką a Irlandią Północną, ta druga musiałaby wtedy pozostać w Unii Celnej i wspólnym rynku. A to, jak mówi premier, rozbiłoby jedność królestwa. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Polska Izba Deputowanych przyjęła uchwałę o udzieleniu poparcia Węgrom w związku z tym, że Parlament Europejski przegłosował rozpoczęcie procedury, która może zakończyć się sankcjami wobec tego kraju. Rządowi premiera Viktora Orbana zarzucono łamanie praworządności. Uchwała zobowiązuje włoski rząd i premiera Giuseppe Contego do... Oni mają predylekcję puszczać czerwone gitary w Radio Maryja. Mowa jest o podjęciu w